Hej, hej, siema ziomy, z tej strony Dave. Oto kolejny odcinek z naszej serii ze Skyrim. Cię na moda, chcę wam pokazać najlepszy mod, jaki w życiu w ogóle grałem w Skyrimie. I to się nazywa mod Vigiliant. Robimy sobie takie misyjki, robiliśmy począteczek tego moda na livestreamie ostatnim z Skyrima. Teraz musimy pogadać z Jacobem. Okej, tylko gdzie to było? Chyba musimy wejść tutaj, z tego co mi się wydaje, do podziemi. O, jest Jacob. Co się stało, Jacob? No i w ogóle jeszcze świetna jest, świetnie zdabigowane tutaj wszystko. Właśnie, przypomniało mi się wszystko, co my tutaj robiliśmy. Szukaliśmy jakiegoś super mocnego przywoływacza, który po kolei przywoływał w losowych miejscach Dedry, które musieliśmy oczywiście zczyścić, bo jesteśmy Vigiliantami z Tendara i czyścimy Dedry. No w sensie w zasadzie to było trochę logiczne, że jest pomocnikiem Molagbala. Wiecie, te Dedry i takie tam złe bogowie. Help, Master Jacob. I'll scout ahead. Okej. Ha, spoko. Ale fajnie. Help, Jacob. Co ty, co byś chciał? What did you do? What? Właśnie pogadaliśmy się z Jacobem i nam opowiedział, że kiedyś prawie umarł i go Molagbal wskrzeszył, ale za duszę jego żony. What? Stary, to trochę... No okej, okay. fajne glitche, super, super. No cóż, trochę siusiowata wymiana, że tak to ujmę. Już słyszę jakieś, aha, what the heck, ale słyszę te mroczne dźwięki jakieś, odgłosy z jaskini. Tak jak prowadzi do siebie mroczny monolog, wystarczy go zbarować. Eevee, przesuń się. Przepraszam bardzo. Tak, barowanie widzę, że świetnie działa. Dalej, kuźwa, idioto, bo ile razy jeszcze będziesz... Oh my gosh! Wow, help, Jake, jeszcze się wykonało po prostu, ile można łazić. To on miał klucz od samego początku. Okej, okay. Super. Wow, co to za wow? Ale fajna komnata ogromna. Damn, bro, dlatego ten mod jest zajebisty, bo jest świetnie zrobiony po prostu, wiecie, tak profesjonalnie. I co, to będą jakieś kurde pogaduszki? Hello, Dedry, witaj. Tak, ta osoba jest zajęta, no właśnie widzę. Fajną miałeś dupę ze swojej żony. Oh my gosh. Molagbal is coming? What? O, właśnie, chyba tak będzie. O, wait, chyba pamiętam, bo oglądałem oczywiście trailer tego moda i tam było ciekawe, zobaczone. Take care. Ha, no chyba nie. A, dużo dziabią. Odrzuca. Jałć. Jesus Christ, już dawno nie grałem w Skyrim, ale zapomniałem w ogóle, jakie mam czary. Już zapomniałem, że to ja tu jestem najmocniejszym przewoływaczem ze wszystkich. Że mogę przywołać 40 gigantycznych golemów elektrycznych naraz. Już mi się, kurde, zapomniałem. Rachel, zginiesz. Bal? Aha, ona jest po prostu balem Molaka. Gangbang jej zrobili, wow. Już tak, poddajesz się, czy co się dzieje? Trzeba by cię po prostu zabić. Okej, umarła. Nice. Ale dużo rzeczy. Wow, fajne. To jest ten, replika, w sensie, wiecie, artefakt, ale nie ma mocy magicznej. Kurde, fajne rzeczy. Jakieś takie, interesujące zbroje. Tak naprawdę sobie wezmę, fajnie wyglądają, oryginalne. Kurde, dużo naprawdę fajnych rzeczy za nią było. Jakaś książka. Ebać książkę. I co teraz robimy? Wow, dusza jej. Damn, that's cool. Wow, i odeszła. O, i on też. Tak właśnie myślałem, że on też umrze. Kurde. Oh my gosh, crazy, naprawdę. Co to jest? Wow, jaki śmieszny. Ha, biorę. Co, dobra, Altano? Tak, koniec, ale nie koniec. Totalnie nie koniec. Zobaczycie zaraz. Dał mi kolejny mini quest. Wow, jakie fajne, co ten. Wykonane stare winy. Teraz rozpoczęte bez litości. Kurde, ale to wszystko zajebiste. No dobra, lecimy pokonać wiedźmę. Mamy pokonać wiedźmę, bo wiedźmy, wiecie, zagrożenie w Skyrimie i Dedry takie tam. W dziwnym miejscu jest znacznik. Jesteśmy tutaj teraz, w pękninie. Piękne, pękninne tereny. I lecimy na polowanie. Polowanie na Dedry, tak. Za Stendara. Już się, kurde, wczułem. Oczywiście, że mnie, kurde, smok musiał zaatakować. Dziękuję, panie smoku, nie prosiłem. A, Jesus Christ. O, ludzie! Czy ja mu pół życia właśnie z jednego czaru zarąbałem? Ja pierdzielę, dobra. Chyba już jestem... Trochę mocny, że tak to ujmę. Właśnie, mam dużo rzeczy do dodania. Ja pierdzielę, to fajne rzeczy. Ciekawy ten. Bonusisko ciekawe. Może sobie nawet wymienię. A nie, mam lepszy. O, ten sam, tylko lepszy. Okej, okay. spoko. Lecimy dalej, więc... A, w swoją własną burzę wpadłem, Jesus. Lokacja znaleziona. Ciekawe, co tutaj będzie. Nazywa się po prostu Jeziorko Wiedźmy. Śmieszne. Tak po prostu nazwijmy to tak, jak jest, tak? Że wszyscy wiedzą, że to wiedźma jest, dlatego to tak nazwali. Od razu widać, że to jest lokacja, której nie było wcześniej. Od razu widzę, że nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Z modów. Ciekawa lokacja, fajna. Widzę już małą haciendę. Na pewno to miejsce, kurde, już to czuję. Okej, okay, będę przygotowany. Odkryłem. Ale tu mgliście, Jesus. Po prostu nic nie widzę prawie.
Hello? Hello? Halo, jesteś wiedźmą? Please leave. Nie, nie wyjdę, kuźwa, jesteś wiedźmą. Jestem, kurde, widziałem Stendara. Słyszałem, że jesteś wiedźmą. Okej, okay. Wow, od razu mnie atakuje. Jesus Christ, boom, wiedźma. To jest jej córka, tak? Boom. Karma lost? Co się? Wow, co się? Co się właśnie stanęło się? What? Budzę się? Klotwa Stendara, Endless Fall, co się? Oh my gosh, tak tu Altano, co się stanęło się? Co to jest? Curse of Stendar. Co? Regeneracja kondycji jest o 100% spowolniona. What? Wait, czy dało się to wykonać jakoś inaczej? Moment, guys, spróbujmy jeszcze raz, bo wiecie, jestem dobrą postacią, więc trochę tak nie mogę mieć złych rzeczków się złoczynić. Dzień dobry, dobra. Okej, okay, przyznaję, to też była trochę moja wina, po prostu wlazłem i zacząłem je napi***ać, nie wiem, czy tak powinno się robić. No dobra. Mama, witaj. Who are you? A śmieszny głos ma. Co tutaj robisz? Okej, okay, alchemia, spoko. Leczy swojego męża z klątwy. Aha, tak, nie widzę tu żadnego problemu. Możesz odejść, ale musisz się przenieść. Oh my gosh. Zacząłem po prostu siekać czarami jak jakiś kurde szalony człowiek. Wow, to było po prostu super. Czyli co? Już możecie sobie pójść i to, jak to? Co się dzieje? Okej, okay, no to stwierdzam, że pójdziemy sobie do Altano, powiedzieć mu, że tutaj nie ma wiedźm, że wiecie, nie będziemy zabijać niewinnych ludzi, bo widzieliśmy, jak to się skończyło. To jest prawdopodobnie zły wybór po prostu. Okej, okay, Altano. Witches are a serious threat in Skyrim. Purge them out. Ale tam nie ma wiedźm żadnych. So, you return without finishing your task. Właśnie też się to przed chwilą zastanawiałem, że on nie zadziałało na niego. Molag balowanie, wiecie? Wygląda jakby działało, że wiecie, taki zły jest. A na mnie nie działa, bo jestem dragonboardem. Widzisz, kurde, jakoś coś tutaj nie działa. To tak... To nie są te wiedźmy, guys. What the fuck? Faktycznie, zadziałało na niego, on jest teraz, kurde, ten, przeklęty. Tak, ale tylko złych ludzi. Bardzo to nie jest tak, nie zrobię tego, to nie tak działa. You're adamant about this. Regrettable. Very regrettable. Okej. I don't like such brutality, but it seems I need to be clearer. The fuck? Hello? What? Atakuje mnie? Nie, no to jest już przegięcie. Hello? Altano, co tu jest? Nieśmiertelny jest? Wait, ziom? Dlaczego używasz tej maczugi Molagbala? To już w ogóle dziwne. Dlaczego jesteś nieśmiertelny? Dlaczego on jest nieśmiertelny? Jak się go zabija? Wait, a może muszę jego broni użyć? Nie działa, kurde, nic na niego nie działa. Jauć. Ach, co się znowu dzieje? Czemu ciągle mdleje w tej grze, bo coś mi się kurde wydaje, że ten Altano to jakiś taki zgliczowany jest, guys. Bo ja mu nic nie dziabię. Chyba się coś popsuło, niestety. Nawet Fusroda na niego nie działa. Zostaw mnie, gadzińcu. Nie wiem, o co mu chodzi, ale naprawdę dziwne. Okej, okay, czyli no gówno, no nie da się tego inaczej zrobić. No, czyli zabiłem je z przymusu, bo tak to bym go zabił prawdopodobnie na dwa strzały, tylko był totalnie nieśmiertelny. Super, dzięki guys i nadal mi tak dodało kuźwa klątwę, wow, super. Super, zarobiście, ekstra. I właśnie jeszcze odkryłem, że to był ich mąż. Ten Altano to jest ich kurde, ten co chciała go uleczyć, ten jej mąż zaginiony. The fuck. Teraz naprawdę jestem zły, że nie dało się inaczej tego przejść. Bez sensu, jak mogło mi się tak nie rozumiem. Nie, what the fuck? Who are you? No okej, okay, co mam? Ciebie też mam zabić? Bo ja już nie wiem. Wow, jej też cię nie da zabić. Coś tu nie gra. Mamy pokazać z Altano. Chciałem powiedzieć, czy możemy z nim pogadać pięścią? Widzę, że on miał ten sam pomysł. Chyba na odwrót, ale niech ci będzie. Altano, why? You will die now. Ha, dlaczego się nie dało go zabić? A, czemu ma glitche Skyrim? Oh my gosh. No, dzięki, że mnie kurde jeszcze w trakcie gadania dziabiesz. Super. Co, w tej wersji po prostu się już nie da go zabijać? Co, może tak powinno być, bo tak naprawdę to nie ma pojęcia. Oh my gosh. Kto tu przetrwał? Co tu? Kto? Kim jesteś?
Okej, pomogę ci. Ej, goń za Altano, tak, no powiedziała mi po prostu to, co wiedziałem. Dzięki, że przyłał Dedrę i wszystkich posiekała. W ogóle śmieszne, bo oni gadają zawsze, że o, ta Dedra rozwaliła tego głównego jakiegoś tutaj z standardów jednym ciosem, a ja zestrzeliłem ją na dwa ciosy, czyli po prostu poziom różnicy pomiędzy mną a tymi wszystkimi ziomeczkami był po prostu gigantyczny, ale to trochę nie dziwne, tak? Jak przeszłem praktycznie całą grę i dopiero teraz robię tą misję. You know, wiadomo jak to wygląda. Dobra, gdzie Altano spierniczył do tej lokacji, okej. Okay. Gonimy. Okej, okay, Altano, smrodzie, idę po ciebie, co? Schowałeś się w tej? Aha, tutaj się schował. Excuse me, Lilian, co ty tu robisz? Dzięki, gro, że chcecie mi wsmarować, że nie dało się go zabić. No, to raczej. Began! No, najwyraźniej nie mogę powiedzieć. Dobra, fajnie. Let's go, guys. Oh my gosh. Dzięki, guys, że mnie tak bardzo lubicie. Tak, nie lubię być bullyingowany w Skyrimie. Giovanni, tak, pomogę mu na streamie. Tak, przynajmniej Giovanni mnie lubi. Yay, thanks Giovanni. Przynajmniej Giovanni jest moim ziomeczkiem. O, Jacob też mnie lubi, okej, okay, ciekawe. Okej, okay. Push forward, let's go. Halo? Ale, o, myślałem, że jest zamknięte. Po prostu wszystkie duchy musiały zniknąć. No dobra, no to miałem dwóch friendów w pośród 40 wrogów. Tak jak w prawdziwym życiu, ratio. Bardzo śmieszne. Czy teraz będę mógł cię zabić, stary? Przynajmniej ładnie to wygląda, ziomek. No i co ty? Oh my gosh! What the fuck? Co to w ogóle? To idzie do mnie? Czy... What? Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Czy ja z tym walczę? Nie mogę wyciągnąć broni nawet. What the fuck? Co ty gadasz, Altano? To jest twój lord? Oh my gosh. Czyli o to tutaj chodziło. Chciał po prostu... No to jest Molag Bal, teraz już rozumiem. Po prostu. Tak? Ucielesienie Molag Balem. Tak się właśnie wynagradza twoich służących. Wow, okej. Okay. On do mnie idzie. Co ty chcesz ode mnie? Palę się ogólnie. Ogólnie to się palę, tak? To taka wiadomość dla was. Ogólnie się palę. Tutaj też się palę. Dobra, wszędzie się palę. What? Maczuga jego, ale jaja. Wow. Ale ma głos. Wow. Jesus Christ. Oh my gosh. Ale to jest piękne. Aha, szybko mnie zabijesz. Bigon, Molag Bal. Tak, bigon, Todd. Tak, zabiję cię. Jestem kurde mocniejszy od wszystkich na tym świecie. I said bigon. No wiesz, umieranie akurat nie jest moją mocną stroną. Nigdy nie będę. Walka. Woohoo. Defeat Molag Bal. Oh yeah. Tylko 5 tysięcy życia, bro. Bro. Słaby jesteś, kurde. Walczysz z mistrzem przebywania, dziwko. Let's go. Let's go. No to było łatwe. Woohoo. Nice. The Endless Fall. Wow. Ale fajna animacja. What the fuck. Ale cudowny ten mod. Jesus Christ. Dobra, tylko jeden był minus, że Altano był nieśmiertelny. Ale tak to jest fajnie. Umiera. On ma fajną animację umierania nawet. Naprawdę, wszystko w tym modzie jest zrobione. Nawet animacja umierania bossa. What? To już chyba nie jest Skyrim. Piece of Bal. Molag Bal dodano. Okej, okay, ciekawe. A to jest jakiś buff czy coś? O, jest. Piece of Molag Bal. What? Mogę przywołać go. Ale jaja. Dobra. Całkiem śmieszne. Co tutaj teraz mam dalej zrobić? The Landing. Tak to Altano. What? Przecież on nie żyje. Gdzie jest Altano niby? Tu. What? Tak, ty. On żyje jeszcze. What the fuck? Dobra, to ciekawe. Tak, dobra odpowiedź. Co ty kuźwa zrobiłeś, Altano, gnoju? Wiedziałem, że go opętał. Mówiłem. Kurde, wszystko jasne. Wiedziałem. Ja pierdzielę. Wiedziałem, że dał się, kurde. Nie wybaczam akurat. Rest in peace. No, tak, umarł po prostu. Super. Super, gnoju. Dzięki, że przez ciebie zabiłem wszystko i wszystkich. Goddamy. No dobra, no to może się zgadzało, że był nieśmiertelny, bo mógłby się śmiertelny, tak? Jak był właśnie, wiecie, zbufowany przez Molag Bala lub coś tam. Ale trochę dziwne. Dobra, zabieramy. Destroy. Dobra, muszę zniszczyć. Tak, nie mogę wziąć, to jak mam ją wziąć? Boom, zniszczona. Child wow! Standard. Wow! I will be watching you. Molag Bal. Always. Mm-hmm. If even a spot of corruption touches your soul,
The gates to my realm will open wide for you. Holy shit. A, ciekawe. Markov Molag Bal, okej. Co się dzieje? Oh my gosh, ale super. Plus 5 do odporności na ogień mi dał. Dzięki, guys. Thanks, plus 5 do odporności na ogień. Tego właśnie mi brakowało. Okej, musimy powrócić teraz do świątyni, więc właśnie, no, zróbmy to po prostu. Dobra, dobra, wracamy do świątyni. Okej, no, ta babka żyje. Tak, wróciłem, Altano był bardzo, bardzo nieżywy, tak. Nie do końca. Molag Bal go zabił. Tak, pokonałem Molag Bala, to jest... Tak, bo jestem taki mocny, ale jestem mocny. Wszyscy są tacy słabi. A poza tym jestem Dragonbornem, więc też jestem po prostu, wiecie, sam z siebie jestem po prostu power i takie tam. Dobra, co robimy teraz? No tak, to prawda, dziękuję, dziękuję. Tak, czy może po prostu to... O, Horn of Stendar dodało mi. Aha, czyli teraz jestem po prostu Keeperem, super. Wykonane, landing, okej. Dodało mi jakąś misję, czy nie? A, nie, nie dodało mi jeszcze. Chodzisz, Gwyneth, chodzisz do środka, czy na to czekasz? No, teraz weszła, dobra. Wreszcie się zgliczowała. Okej, nie wiem, jaką mam teraz misję. Może muszę użyć ten róg? Nie mogę, tak, może użyć? Nie, nie mogę użyć tego rogu. So? Hello? Okej, okay. Nie wiem, ciekawe. No, zobaczę sobie może pijąć ciężkami, jak to dalej jest z tym questem, bo jestem pewien, że to nie jest końcówka tego questa. Ale jak widzieliście właśnie, dlaczego jest ta misja moja ulubiona, ten quest, bo jest naprawdę po prostu świetnie zrobiony, no więc mam nadzieję, że ten kolejny odcineczek ze Skyrima wam się podobał. Jeszcze będzie tylko kilka odcinków ze Skyrima, pokażę wam te najfajniejsze, najlepsze rzeczki. Mam nadzieję, że ta seria ogólnie wam się cała podobała i że nadal fajnie wam się ogląda. No, jeżeli tak, to zostawcie ocenę, dajcie subskrypki, jeżeli jesteście nowi na tym kanale i lubicie takie odcinki jak ten, napiszcie komentarz, co myślicie o tym odcinku i do następnego, ziomy. Bye!